nie chciałbym, żeby to było na poziomie pan redaktor rozmówca, ani w drugiej, wiesz, albo wielki gość i pan redaktorzyna. Fajnie jest znaleźć ten balans, fajnie jest porozmawiać, zwłaszcza o takiej porze newralgicznej, którą jest piątkowy poranek. Więc zobaczymy, jak to się potoczy, zobaczymy, jak przyjmą mnie widzowie, czy będzie im się podobało, bo jak będzie się im podobało, to jest większa szansa na fajne spotkania w naszym Lexusie. Nie chciałabym tak intensywnie o polityce rozmawiać, jak robi to Jarek, ale on to uwielbia i ja myślę, że tamten limit polityków jest wyczerpany. Oczywiście jak są ważne tematy, absolutnie tak, ale mnie jednak bardziej kręcą tematy obyczajowo-społeczne i w tym kierunku chciałabym pójść. Niekoniecznie kobiece stricte, chociaż jestem jedyną kobietą w tym towarzystwie, ale myślę, że jakąś niszę sobie na pewno znajdę. Po prostu lubię zapraszać ludzi, którzy mnie interesują, mówić o tematach, które mnie interesują i tym się będę kierował. Ja, jak już widzowie Onet Rano mogli się przekonać, nie stronię od tematów luźniejszych nieco, nie tylko. A jeśli luźniejsze, to nawet wyobrażam sobie śpiewanie z moimi gośćmi, co się już odbywało. Śpiewałem z Beatą Kozidrak, śpiewałem z Kombi, śpiewałem ze Sławomirem, to wspominam do tej pory. Grała u mnie i śpiewała ostatnio Julia Pietrucha na swoim cudnym ukulele, więc takich tematów nie będę się absolutnie bronił, bo uważam, że to jest też rodzaj telewizji śniadaniowej, prawda? Która jednak musi mieć taki fragment, takie maźnięcie trochę luźniejszym tematem.